No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was serdecznie w kolejnym materiale z gry Spider-Man 2. No i, no cóż, o, pościg, jakiś pościg i w ogóle, ale na razie nie pościg, nie, mamy inne rzeczy do ogarnięcia, a musimy się, słuchajcie, dostać na drugą część tutaj miasta. Mam nadzieję, że nie wpadnę do wody, bo może być blisko. Dobra, nie, chyba będzie dobrze. Tak więc pamiętajcie, żeby strzelić lajka, jak będzie się podobało. A ja już lecę sprawdzić, co my tu mamy. Co tu takiego ciekawego jest ogólnie, no. O! Zobaczmy, przebierz się. A, czyli, ale to ten normalny strój, taki wiecie. A nie, tutaj mamy stroje różnego rodzaju. Otrzymasz żeton miejski, korzystając z żetonów miejskich części sprzętu i innych zasobów, możesz kupić nowe kostiumy. Okej, to mi się podoba. Możesz też tworzyć nowe style kostiumów. Stwórz style zaawansowanego kostiumu 2.0. Okej, biorę to. Kostiumy ze stylami oprócz oryginalnego wyglądu mają 3 dodatkowe style. Okej, i mam zaznacz styl, ale czym to się różni? Czy tu jest jakaś informacja? Nie wiem, wezmę ten na przykład. Okej, w miarę robienia postępów odblokowujesz dodatkowe kostiumy i style. Aby je zdobyć, zbieraj żetony miejskie i inne zasoby. Rozumiem. Okej, czyli teraz jesteśmy tacy bardziej, wiecie, taki, tak, to jest chyba kolor tak zwana magenta. Nie wiem, czy dobrze mówię, mam nadzieję. Mogę tutaj co? Klasyczny kostium stworzyć. Kostium Scarlet 3. Zaawansowany kostium. To, co mi się podobało w tych, wiecie, w pierwszym Spider-Manie było to, że było tyle tych strojów i widzę, że tutaj będzie podobnie. Super. No dobra, jakbym sobie chciał na przykład stworzyć ten, no bo teoretycznie stać mnie, no, no wszystkie mi nawet stać. Dobra, tworzymy. Zrobiony. 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 No i fajnie. No dobra, ale teraz tak, czy czym się różnią te style kostiumu tak właściwie? Czy tylko kolorem, czy czymś więcej? Nie no, chyba tylko kolorem. Dobra, może załóżmy sobie ten. No wygląda całkiem fajnie. Niezła stylówka. Proszę bardzo, no my wyglądamy naprawdę zacnie. Cześć, jadę do ciebie coś podrzucić. Tylne drzwi otwarte? Nie wiem, śpieszyłem się rano. Spotkajmy się tam. Spoko. Wróciliście do szkoły bez problemu? Tak! Co za początek. Oby jutro było spokojniej. Na pewno będzie. To na razie. Oj, Peter, przyznaj się, MJ, że nie dostałeś tej pracy. Powiedzenie o tym dziewczynie. No właśnie. Ojojoj. No ale trzeba będzie jej powiedzieć. Wiecie, no nie ma co oszukiwać, no bez przesady. Nie w tym, że tak powiem, rzecz. No ładne jakieś triki i tym podobne fajne rzeczy. Ale dobra, już zmierzamy gdzieś tam w okolice. Tutaj taką, wiecie, już nie miastową wielką, tylko taką miejską. Fajny teren. Co się dzieje? Czy to jest MJ? Nice. Okropne korki. Sandman strasznie nabałaganił. Coraz lepiej ci na tym idzie. No, w mieście się przydaje, ale nie jestem co do niego przekonana. Mnie tam przekonujesz. Co się stało? Wylali mnie. Tak się cieszyłeś z tej pracy. Wiem, zaplanowałem już cały semestr. Za tydzień mieliśmy budować helikopter zasilany ziemniakiem. Tak mi przykro. Sama też niedługo mogę zostać bezrobotna. Johna już robi czystki? A, tak jakby. Wprowadza radykalną merytokrację. Kurde, co to w ogóle znaczy? To znaczy, że kto nie napisze tekstu na pierwszą stronę w tydzień, wylatuje. O, cóż, więc tobie nic nie grozi, bo jesteś z nich najlepsza. Co tam masz? Niesprzedane książki. W domu kończy mi się miejsce. Masz świetne recenzje. I sprzedałam 14 sztuk. Nikt nie chciał czytać o Simkarii. Bugle to największa gazeta w mieście. Mogę tam coś osiągnąć. Ale jeśli mnie wyleją, to nie wiem, co zrobię. Czy ty w ogóle potrzebujesz Bugle, żeby się realizować?
Cóż, próbowałam coś zdziałać na zewnątrz i... 14 kopii. Teraz muszę coś zmienić od środka. Nie zdążyłem tu ogarnąć. Może na tyły? Tak. To ja zrobię małe porządki. No proszę, czyli zobaczcie, Peter zamieszkał z Mary Jane i mają swój własny dom. Jakie to słodkie. Co my tu mamy? Toż to jest rachunek. Ile? 4764? Ojojoj, dobra. Zostawiła dom, żeby utrzymać fist na powierzchni. A teraz ja tonę. No właśnie, no niestety, tak to było właśnie, wiecie, z ciocią oczywiście. Pokaż ukryj tekst. Wykaz rozliczeń, opłata za zwłokę, suma zadłużenia. Masakra, dużo oprocentowanie. No. Pozostały okres amortyzacji 277, wow. Okej, okay, nieciekawie to wygląda. Nie znam się aż tak bardzo dobrze na rachunkach. Aż na szczęście zadłużenia w życiu jeszcze nie miałem, mam nadzieję, że mieć nie będę. Ale no, nie wygląda to ogólnie dobrze. A co my tu mamy? No rany, tak chciałem w to zagrać. Speed... Speed... Nonagon. Okej. Okay. No właśnie, kiedy czasu w życiu brakuje? No niestety. Tutaj owoce i to chyba nie za świeże. To będzie dalej. Sam nie wiem. W sumie chciałbym zrobić sobie wolne, ale raczej mnie na to nie stać. No właśnie, niby tutaj super bohater, a nędza. To znaczy mógłbym, ale nie mogę. Jeśli trzeba, ja pokryję hipotekę. Nie zgadzam się. Poza tym mówiłaś, że Johna może zrobić porządki. Nie dam się zwolnić. Wiem, ile ten dom dla ciebie znaczy. No właśnie, tutaj się wychował. Nie zasługuję na ciebie. Dobra, co tu mogę zrobić? Posprzątaj stół, hej, tak jest. Czy myślałaś coś trochę o tej przeprowadzce? Już ci mówiłam, muszę być blisko miasta, gdzie coś się dzieje. Ale pomyśl o tych wszystkich romantycznych kolacjach. Kiedy ostatnio jadłeś kolację w domu? W sumie fakt. No. Ej, co to? Co jest grane? To wszystko jest May? Tak, muszę je oddać, ale... jeszcze nie teraz. Co tam oglądasz? Twoje stare, urocze zdjęcia. Rany, dawno ich nie widziałem. Wow, no to się zmienił sporo. Co jej takie zdjęcie? Oj, sporo, dobra. Równowaga. Któż to wie? Czy wciąż tam jest? Rozejrzyjmy się. Co, że dziura? Że dziura dalej jest w pokoju? Nie wiem, dobra, musimy iść na górę. Ja obejrzę zdjęcia, których mi nie pokazywałeś. Okej. A co my tutaj mamy? Patrzcie, tutaj jest coś do sprawdzenia. Przepis na naleśniki nie odejdzie w zapomnienie. Masakra, co to za przepis? Sam bym z chęcią sprawdził. Co to jest, słuchajcie, za przepis na naleśniki? Co my tam mamy? Ale nie widać. Nie widać za dobrze. Chociaż jakby ktoś zrobił dobrego zooma, to kto wie, może byłoby coś więcej. Natomiast, dobra, idziemy na górę w takim razie. Tak jest. Tutaj jest łazienka, spoko. Zobaczymy, czy w łazience coś ciekawego znajdziemy. Ludzie stawiają je w łazienkach, nie? No nie jest tutaj za czysto. Ewidentnie nie. Dobra, jest pokój. Ale czy to nie jest pokój cioci May? Bardzo możliwe. A w mordę. Czasami łapie znienacka. No właśnie. Wujek Ben. Wciąż pachnie May. Szkoda, że odeszła. To była naprawdę, słuchajcie, mocna scena, kiedy ostatecznie niestety nie udało jej się uratować. Ale ona wiedziała, mimo tego, że Peter nie wiedział, że ona wie, że on jest Spider-Manem. Gdzie była ta dziura? No proszę, coś ciekawego my tutaj mamy.
Co to jest, kurczę? Dużo, dużo, dużo kartonów różnego rodzaju. To jakieś nagrody, zapewnie jakieś konkursy i w ogóle. O, mogę sobie tak się rozglądać, spoko. Tu coś mamy więcej. O, proszę bardzo, a, tu jest dziura. Zagrożenie czy zmora? Czekamy na telefon. Zmora! I to zdecydowanie zmora! Coś wam powiem o tym tak zwanym super ani nie bohater. O co mu chodzi? Jest to szósty? Ma jakieś kompleksy? Jak dla mnie to świ. Co to za hałas? Ale jak to? Peter. O, myślałem, że słyszę szczura za ścianą. Hej, co się dzieje? Nic. Ja tylko... W twoim wieku prowadziłam klub dyskusyjny. Byłam kapitanką drużyny i grałam na skrzypcach w orkiestrze. Każdego roku starałam się znaleźć sobie nowe zajęcie. Ale kiedy postanowiłam zostać najlepszą uczennicą, rozsypałam się. Zamiast być dobrą w kilku rzeczach, nie byłam dobra w niczym. Więc odpuściłam. Równowaga jest drogą, a nie tylko celem. Wciąż nad tym pracuję. Dalej. Tak, proszę. Może ciocia miała rację. Co za dużo, to niezdrowo. Czasem trzeba odpuścić. Lepiej zajrzę do MJ. Jest w tym dużo prawdy. Czy mamy jednak tutaj coś jeszcze, co by nas zaciekawiło? No widać tutaj, że wiecie, pokój trochę takiego mola książkowego, ale tu proszę, jakieś hantelki też przy okazji, proszę bardzo. Jakaś wkrętareczka. Dobra, zobaczmy, co tam u MJ na dole. A jakże, zobaczymy, czy dalej siedzi i ogląda fotki, czy coś więcej. Dostałam cynk. Tratwa przenosi jutro kilku więźniów do Ravencroft na ewaluację. Wiadomo których? Nie, ale się dowiem. MJ! Wow! Lekarze ostrzegali przed takimi uściskami. Wybacz. Harry. Tęskniłem. Ja za tobą też. Słyszałem o May. I bardzo mi przykro. Jak było w Europie? Wybaczcie mi. Leczyłem się w odosobnieniu tu w mieście i nie chciałem, żebyście się martwili. Masz to samo, co twoja mama? Miałem. Czas przeszły. Teraz choroba ustępuje. Harry, to... Nie wierzę, wyglądasz świetnie. I tak się czuję. O, robota wzywa. Kolacja jutro? Coney Island? Tak jak dawniej? Widzimy się. To nowość. Ta, nauczyła się tego, kiedy byliśmy w Simkarii. Wybacz, że tak bez zapowiedzi. Co? Nie, nie żartuj. Wejdziesz do środka? Właściwie to miałem nadzieję, że się ze mną przejedziesz. Pewnie. Aż dziw, że bieda bryka jeszcze się nie rozpadła. Myślałem, że pojeździmy jak dawniej. Czy to mój stary rower? Nie, znalazłem go w necie. Ale jest prawie identyczny, nie? Wow! Ta! Ma nawet takie same naklejki i wszystko. Jesteś pewien, że to nie ten sam?
Gotowy? Tak. To dokąd? Zobaczysz. Dawaj, jedziesz za mną. No nie, no słuchajcie. Jasne, czuję się dobrze. Nie spodziewałem się, że w Spider-Manie będziemy jeździć na rowerze. Ale nie jest mi potrzebna. Masz więcej energii niż ja. No, opowiadaj. Co słychać? Co prawiałeś? Uczyłem w szkole na zastępstwo, póki mnie nie wylali. Pomagałem też jednemu licealiście i jest wyjątkowy. Szczęścia z niego. Bez ciebie w życiu nie zdałbym algebry. Okej, okay. Muszę uważać na lampy. Szefie, doktorze Octaviusie. Niezły numer. No, można to tak ująć. No. Szkoda, że cię to ominęło. Harry, dlaczego nie powiedziałeś mi o chorobie? Przecież bym cię wspierał. Lepiej, żebyś tego nie widział. Leczenie było okropne. Siedziałem w zbiorniku z płynem leczniczym. Miałem potem straszne koszmary. Przyznał się do wszystkiego, ciekawie. Taki eksperyment. To mocne. Przykro mi, Harry. Zaraz, to liceum Midtown. Tutaj chciałeś przyjechać? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Czyli do starego liceum wybrali się, no proszę. Co prawda Harry nie mówi, co było w tym zbiorniku, ale nie kłamie. Dokładnie tak jak 10 lat temu. O! Dzięki. Chodź. Dlaczego tu jesteśmy? Nienawidziliśmy liceum. Pamiętasz, jak Flash i jego kumple otoczyli mnie i zepsuli laptopa? Straciliśmy prezentację. Te na konkurs młodych przedsiębiorców. Robiliśmy ją miesiącami. A następnego ranka była konferencja. Miałem kopię zapasową na pendrive'ie. Ale zostawiłeś go w szafce. Zadzwoniliśmy do szkoły, żeby nas wpuścili. A oni odmówili, bo było już po godzinach. Zdesperowani chodziliśmy dookoła całej szkoły, sprawdzając każde drzwi. Aż trafiliśmy na te. Czekaj, co ty... Pamiętam, że trzeba je podważyć. Wbijamy? To takie trochę łamanie prawa. Teren czysty. Chodź. A tu troszkę wspomnień. Na górze w twojej szafce? Raczej tak. Chyba Peter już był wtedy pajączkiem. Byłem, to znaczy jestem. Dlaczego teraz o to pytasz? Czekaj. To zapolowy Rick. Co on tu robi w piątek wieczór? Słucha meczu. Pokaż nam, jak gra świeżak miesiąca, młody. Zostaniesz w tej drużynie na zawsze. Dawaj, biegniemy. Czekaj, zobaczy nas. Ten chłopak ma prawdziwy talent. Będziemy go widywać. Co ty chcesz zrobić? Okej, spróbujmy. Wiadro? Nie, nawrócisz. Dobra. Zwalimy cię z nóg. Dobra, Flash. Jak mam to popchnij teraz? Nieźle. Dalej. Dobra, szybko. Czy on się nie skapnął? Czy ja jestem przestępcą? Zapomniałem ci powiedzieć, że pokazałem mamie naszą prezentację. Była zachwycona. Skrytykowała tylko jedno. Tytuł. Zasugerowała inny. Uzdrowić świat. O kurde, super! Co nie? Jeśli dobrze pamiętam, twoja szafka jest przy schodach, nie? Padnij! Wow. Widział nas. Chyba nie. Rozdzielmy się. Widzimy się na sali. Hej, kto tam? Niedobrze, Mayday. Masakra, Peter tutaj, zobaczcie co... O, co odwalał? Okej. Okay. O! Gdzie jesteś, gnojku? Stroisz sobie ze mnie żarty, tak? Tak czułem, że na suficie. Przydałoby się uzupełnić sieci. Chwila. Chyba miałem zapas w pracowni fotograficznej.
Uzupełni płynną sieć. Muszę bardziej oszczędzać sieci. To tutaj? Bardzo możliwe. Czy powinienem stąd schodzić? Homecoming! Czy to jest nawiązanie do filmu? Obstawiam, że tak. Dobra, mogę tutaj wejść. Zeskok z sufitu, okej. Okay. Wow. Czyli tak, biblioteka, pracownia, sala gimnastyczna, szafka. Łatwizna. No, coś czuję, że to zepsuję. Pora ruszać. Coś czuję, że to zepsuję i mnie znajdzie. Zobaczycie, ja tak czuję po prostu. Dobra, że nie wrzuciłem kopii projektu do sieci. O kurczę, dobra, wiem przynajmniej już jak skakać. No jakiś bachor. Duch Midtown nie istnieje. O proszę, duch Midtown, tego się boisz? Dobra, czy mogę stąd jakoś wyjść? Chyba na razie nie za bardzo. Może tutaj powinienem, ale... Cholera, jak teraz zeskoczę, to mnie złapie chyba, czy coś. Tutaj to nawet nie wiem, czy mogę iść. Nie, to jest chyba zablokowane. Ej, wejdź do szybu. A, nie zauważyłem tego szybu najpierw. Najlepsza przyjaciółka. Tu raczej nie. Ale tutaj mogę wejść. No dobra, gdzie zostawiłem swoją płynną sieć? No, dobre pytanie. Co my tu mamy w ogóle? Przyznaję, że mam na ich punkcie lekkiego brzyka. O, wieża Avengersów, to wiemy już na czyim punkcie masz bzika, okej. Zobaczmy, co... Tu coś jest, tylko czemu nie mogę się temu przyjrzeć? Chwilę potem wpadłem na MJ. Nie wiedziałem, czy powiedzieć hej, czy cześć, więc powiedziałem hej. Hejść, o Jezu. No, dobra, to jest taka, wiecie, pracownia, gdzie on zdjęcia tutaj wywoływał. Ja weszliśmy na jak w komiksach i animacji. Zrobić to zdjęcie. Warto było. Okej, dobra, tutaj mamy. On chyba tu nie wejdzie, wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. Co tu jest? Doktor Octavius ma tam w przyszłym miesiącu wykład. Muszę kupić bilet, zanim się wyprzedadzą. A, nawet nie spodziewałeś się, że będziesz kiedyś z nim walczył, niestety. Czy coś jeszcze mnie tu zainteresuje? Raczej nie. Dobra, wychodzimy. Zobaczmy dalej. Czy coś tu jest jeszcze interesującego? Raczej z tamtej strony, dobra. Tu coś mamy. A co to jest? Co to jest? Podejdźmy do tego jakoś od dobrej strony. Ej, co jest? Dobra, można. Gdzieś się tu położyłem. O! Mam was. O kurde. Oj. Ruchy. No, mało brakowało. Okej. Teraz dobrze wymieszać. No cześć. Działa. Chciałem zwiększyć pewność, żeby sieci tak szybko mi się nie kończyły. A teraz do sali gimnastycznej. Dobrze, do sali. Gimnastyczna jest za tym wiatrakiem. Muszę jakoś przejść. Dobra, zalep go, super. Teraz możemy, na spokojnie. Ktoś tam idzie? Nie widać. Dobra, otworzyć to tylko po cichutku. Stary plecak, zapomniałem o nim. Muszę to wszystko zacząć montować. A wiecie, w poprzedniej części mieliśmy plecaki do znalezienia. Okej, tutaj też są. Spoko. Znaczy są tutaj przynajmniej taka znajdźka. Nie mogę się od niego uwolnić. Muszę jakoś odwrócić jego uwagę. Znajdź obiekty do odwracania uwagi. Dobra, przytrzymaj, aby wycelować następnie. Dobra, baloniki. Jazda. Co to? Dobra, czas się zwijać. Mamy to, ha. Dobra, znowu muszę wejść na sufit. Masakra, chłop będzie miał koszmary po tym, co się tutaj dzieje. Już czeka w sali gimnastycznej.
No, sala gimnastyczna, ale gdzie jest sala gimnastyczna? Ups. A, źle idę. Nie pójdę. No, domyślam się. O, patrzcie, już tu jest. Okej. Tu przejdę. Nie, to jest... Dobra, tutaj mogę przejść jakoś. Okej, dobra, tutaj mają sprzęt do ćwiczeń. To jest to miejsce? Zobaczmy, zobaczmy. Nie, muszę chyba od innej strony przejść, więc dobra, spróbujmy tak, tutaj. A, dobra, jest tutaj więcej wentylacji, bardzo dobrze. Weź tutaj, podziałaj, otwórz, tak jest i... Spotka się z Harrym. Ale gdzie? Gdzie? Nie chcę przez przypadek na niego... Zapolow Rick! Muszę go odciągnąć od tych drzwi. Okej, okay, dawaj. Sorry za bałagan, Rick. Dobra. Zaraz naprawdę uwierzę, że grasuje tu duch. To nie duch. Tylko pająk. O, dobre. Dobra, co mam tutaj zrobić? Przecież nie mogę spaść w taki sposób. Przecież on mnie zobaczy. Ej, serio? W sensie, wiecie, chciałbym zrobić hałas, a nie mogę... Ej, serio, mam tam tak skoczyć w taki sposób? Ej, nie no, chyba muszę inaczej tam przejść. Może tędy? Tak jakoś, wiecie, boję się, że usłyszy wtedy. Zobaczymy, może przesadzam, ale... A nie, dobrze zrobiłem. Chyba dobrze zrobiłem. Spotkaj się z Harrym, ale... A nie, bo ja wtedy byłem od tamtej strony? Harry, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Cholera. Tak łatwo powiedzieć, wiecie, spotka się z Harrym. Nie, no ja tutaj wracam się. Dobra, muszę chyba tam jakoś spać, bo mam nadzieję, że tego nie zepsuję, bo to byłby niezły fail. Ale zobaczymy. Może po prostu powinienem przeskoczyć mu za plecami i wiecie, okej, okay, o to chodzi. Gorzej, jak mnie zobaczy, to będzie mega fail, ale... A, dobra, mogę to jeszcze raz zadziałać. Ciekawe, co powie tym razem. Okej. Bo tu nie przejdziemy. Dobra. Tak, o to chodziło, dobra, po prostu takie przeskoczenie, spoko. Nie byłem pewny. Stary, myślałem, że się dorwał. Musimy zabrać ten pendrive i się zwijać. Chodźmy przez salę. Okej. Udało się. Wspomnienia wracają. To była akcja. Nic się tu nie zmieniło. Tylko ochroniarz nas nie ściga. Więc możemy sobie przez chwilę porzucać. Na pewno dasz radę? Pytanie, czy ty dasz? O, no to dawaj, mądralo. Rozgrzeje się, to nic. Teraz ty? O proszę, dobra, użyj, aby celować, L2 lub R2, by strzelać. Dobra, dawaj. Mogę specjalnie przegrać, ale nie zamierzam. Bardzo się cieszę, że lepiej się czujesz. Naprawdę. Dzięki. Hej, nie widziałem, co zrobiłeś z domem May. Jeszcze nic. Byłem zajęty i sam nie wiem. Dziwnie mi coś zmieniać. Rozumiem. Na pewno było ci ciężko, Pete. Nie śpiesz się. Okej, no to jazda. Kiedy MJ się wprowadzi, pewnie pomoże ci z domem. No, nie wiem. Myślisz, że nie? Nie wiem, czy się wprowadzi. O. Wiesz. Wydawało mi się, że wam się układa. Była u ciebie w domu? Wymyślimy coś. Jak zawsze. W końcu. Jaki wynik? Nie mam pojęcia. Ja też. Dzięki, że tu przyszliśmy. Potrzebowałem tego. Ja też. Ale to jeszcze nie wszystko. Znam to spojrzenie. Co kombinujesz? Dasz radę znaleźć swoją szafkę? Gdzie się podział ten ochroniarz? Pewnie nadal we wschodnim skrzydle.
Bierzemy pendrive'a z twojej szafki i spadamy stąd. Dobra, więcej skradania, ale okej. Za tę akcję z laptopem. Daj już spokój. Przecież musi dostać za swoje. Jest na drużyny. A ja bohaterem drugiego planu. Nie dostanie za swoje. Peter Krnąbrny. W tym konkursie. Ciekawie. No idę. Szybko, właśnie. A gdzie? Nie no, muszę chyba tutaj stać. Czy tędy jakoś? A, dobra, tutaj. Okej. Muszę go ściągnąć do windy. Już trzy razy sprawdzałem to piętro. Szukam wiatru w polu. Jest tam kto? Co tam się dzieje? Dobrze, pojechał. Idealnie. Wychodzimy. No to mamy Walda. No tak. Bierz dysk i spadamy. Dobra. Ale gdzie go szukać? Gdzie go szukać? Wyjmij pendrive z szafki. Tutaj mamy szafkę, okej. Co to jest? Jak ty to... Dalej. No bierz. O kurde. Kto tam? Całkiem nieźle, nawet zatrudniłeś statystów. Nie. Wiej! Ej! Stary, jeszcze nas aresztują. Najpierw muszą nas złapać. Nie wiem, czy Harry ma się z czego śmiać. Wiecie, on raczej dość wolno biega. Z nostalgią to akurat nie przepadam. Jakoś się udało. Masz tego pendrive'a? Tak. Szybko, do tamtych drzwi. Już prawie. Otwierać, policja! Wezwałem policję! Macie kłopoty! Idź, ale... Zatrzymaj ich na chwilę. Mam pomysł. Co mam robić? Nie daj się złapać. Chwila. Słabo. Pendrive. Niedobrze. Czołem. Pan nas wzywał? Tak, oni gdzieś tu są. Dobra, wy dwaj się rozdzielcie, my spiszemy zeznania. Teraz muszę go dopaść samego i odzyskać dysk. Odwróć uwagę policji. Już ich szukamy. Dobra, spróbujmy tego. Co to było? Nice. Dobra, to musimy tak przeciągnąć, okej. Śmiało, usiądźcie. Teraz muszę tylko odciągnąć ostatniego. Okej, ale zaraz. A, bo on tutaj jest. Ostatniego, ale jak ja go odciągnę? Może tutaj, w ten sposób. Zaraz wracam. Dobrze. Odwróconego kieszonkowca. Dzieciaki wygłupiają się. Muszę zejść i go okraść? Jerry pewnie na mnie czeka. Może zrobiła popcorn. Cholera, przecież nie dam rady. A nie, tutaj muszę wejść. Ale nie. Świetnie. Muszę go znaleźć się tuż nad nim. Łobuzami, jak skończony psychol. O kurczę, może teraz? Nawet wyobrażać, że to nie dzieciaki. Co to było? Jak ja mam się teraz stąd wydostać? Szlak! Co w gabinecie? Masz to? To nie są gliny. To mój tata.
Tato, mówiłem ci, że zadzwonię z domu. Chodzi o matkę. Co z nią? Peter, daj nam chwilę na osobności. Co to jest? Nadal myślę, że nasza prezentacja by wtedy wygrała. Sporo się wydarzyło przez te 10 lat. To cud, że w ogóle tu siedzę. Dostałem drugą szansę. I chcę ją wykorzystać. Ale potrzebuję cię, Pete. Wow, to... sporo do przetworzenia. Wpadnij jutro do laboratorium. Przekonasz się. Masz już laboratorium? Pokażę ci kilka pomysłów. Pogadamy o tym na spokojnie. Okej? Pewnie. Pete? Razem uzdrowimy świat. Gotowe. Zwiadowcy, odezwać się. Sandman się wymknął. Nie zdołamy go już schwytać. Więc nie jego szukam. Przyjąłem. Czekamy na rozkazy. Przygotujcie się na jutro. I tym razem nie nawalcie. Miles, zajęty? Może... Wszystko jedno, wchodzę w to. Może chciałbyś pobawić się w niańkę w trakcie? Brzmi spoko, opowiesz po drodze. Nie patrz tak na mnie. To krótka przerwa. Hola, Micho! Jak tam twój esej? Jakoś idzie. Muszę na chwilę wyjść. Pete prosił o pomoc. Musimy... Może lepiej mnie nie wtajemniczaj, co? Będzie dobrze, mamo. Poczekaj chwilę. Pamiętasz, jak w ostatnim czasie kilka razy pracowałeś do późna, więc ja też pracowałam? Tylko, że nie do końca. Nie patrz tak na mnie, nie mam kłopotów. Po prostu chodziłam na spotkania. Właściwie na randki. O, spoko. I jest jeden mężczyzna, którego poznałam, no i tak jakby, wiesz... całkiem nieźle idzie. Mamo, o co pytasz? Chcę go tu zaprosić. Na kolację. Pewnie mógłbym znaleźć sobie jakieś zajęcie.
dać wam trochę prywatności? Nie, chciałabym, żeby cię poznał. I żebyś ty poznał jego. Ale jeśli nie masz ochoty, to nie szkodzi, rozumiem. Mamo, już mnie kupiłaś tą kolacją. Na razie. Okej, okay. To pa. Muszę lecieć do tratwy. Okej. Okay. No proszę, no niech zaromansuje jak chce. Może tunele powietrzne dadzą mi kopa. Użyj siecioskrzydeł. Dobra, jak to? Czekajcie, dobra, użyjmy. Wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Dobra. Zaczynam to ogarniać. No tak poniekąd trochę. Ej, dobra, naprawdę zaczynam to powoli. Ja wybijam się ogarniać, ale masakra. Na tym naprawdę idzie nieźle, wiecie, lecieć dość szybko. Znaczy dość szybko, bardzo szybko. O! Cholera, zgubiłem go. A całkiem zgubiłem drogę. Dobra, koniec tego. Jesteś w drodze? Nie przegapiłbym tego. Komuś niańki? MJ dowiedziała się, że przenoszą Skorpiona do Ravencroft. Mają za mało ludzi, odkąd Sandman trafił do tratwy. Skorpion potrafi stroić fochy. Zaraz tam będę. Dobra, wiemy już gdzie iść, wiem jak korzystać teraz, wiecie, z tych wszystkich prądów i w ogóle, zawsze to trochę człowiek mądrzejszy. Natomiast ruszymy tam do tratwy, natomiast to i więcej już w kolejnym materiale, bo dzisiaj ten przez te wspominki wyszedł dość długi. No ale w każdym razie, jeżeli się podobało, pamiętajcie standardowo, żeby strzelić lajka, pamiętajcie, by subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie na tym kanale, ale to tyle na dzisiaj. Życzę wam miłego dzionka, do kolejnego, cześć i czołem i na razie. Hej!